Zaczynamy od ostrzeżenia. Jutro przed południem przy opadach mieszanych jeszcze minusowej temperaturze opady będą miały tendencję do zamarzania, powodując gołoleć na drogach. Ale są też dobre informacje, proszę zostać z nami. Zaczynamy prognozę pogody. Ula Matysiak, dobry wieczór Państwu. Pogodę nad Pomorzem Gdańskim kształtuje słabnący obszar wysokiego ciśnienia, który z nad Europy Centralnej odsuwa się na zachód. W ciągu nocy nasz region pozostanie w obszarze chłodnego powietrza polarno-kontynentalnego. Jutro natomiast przed południem z nad Skandynawii zbliży się płytka zatoka niskiego ciśnienia z łagodnym frontem, a to oznacza ocieplenie w kolejnych dniach. Ale najbliższa noc jeszcze na minusie. Do tego zachmurzenie duże, wzrastające do całkowitego, ale bez opadów. Najchłodniej będzie w okolicach Chojnic, Kwidzyna. Tam termometry pokazywać będą nawet 7 kresek poniżej zera. Co ciekawe, po północy temperatura zacznie powoli rosnąć, a wiatr początkowo będzie zmienny i słaby. Ciśnienie wynosi obecnie 1037 hektopaskali i waha się, rano zacznie spadać. Jutro zachmurzenie będzie całkowite, początkowo bez opadów, ale już przed południem zacznie padać. Bardzo słaby śnieg z deszczem, będą to opady marznące i w drugiej połowie dnia spodziewamy się mgieł i dodatkowo mrzawki. Temperatura już łagodniejsza, od minus 1 do 1 stopnia na termometrach. Do tego wiatr słaby do umiarkowanego, po południu okresami będzie dość silny. Ciśnienie wynosić będzie 1033 hektopaskale. Została nam prognoza dla morza. Południowo-zachodni wiatr osiągnie siłę 5 stopni w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, a jutro już raczej 3 do 4. Zmieni się także kierunek wiatru na zachodni, a siła wzrośnie nawet do 7 stopni w skali Beauforta. To już wszystkie informacje o pogodzie. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.